Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie odmawiaj się, nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy tak samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Moi drodzy, mam taką propozycję. Wy dwaj koledzy, weźcie, złapcie tą ławkę, tutaj jest. Chodźcie, tu z przodu, tu przed balaskami. Zobacz, tu. I zabierz ją i tam sobie usiądźcie. A jeszcze te krzesła można porozdawać mamom, które biedne dzieci trzymają na rączkach, tak przy ławkach, żeby ktoś jeszcze, kto będzie potrzebował, mógł usiąść, bo przy bokach ławek to będzie łatwiej, nam to będzie przyjemniej. Można też zabrać to krzesło jakby. Właśnie te mamusie, które dzieci muszą na rączki brać, to sobie mogą ładnie zabrać. Fajnie. A oni też muszą wypocząć, bo będą grać niedługo, to żeby siły mieli i kondycję. Moi drodzy, dzisiejsza liturgia słowa, jak słyszeliśmy, była bardzo mocna. Myślę, że każdy z nas zasłuchany odczuwał w swoim sercu, że Pan Jezus chce powiedzieć nam coś bardzo ważnego, a pierwszy Księga Samuela i list pierwszy do Koryntian dopowiadały nam tylko pewien kontekst i tło, żebyśmy mogli tę prawdę wydobyć. Może pierwsza myśl taka, chyba zgodzimy się z nią wszyscy, że nie ma na ziemi człowieka, który nie myślałby o tym, co czeka go po śmierci. Zwłaszcza czas covidowy bardzo mocno nas zmuszał do takiej refleksji. I w ten czas było to pytanie, co jest potem? Czy jest zbawienie, czy go nie ma? I wiemy o tym, że życzymy sobie nawzajem, abyśmy jednak umieli zawierzyć Panu Jezusowi i przerzucić jak gdyby nasze wszystkie nadzieje, kiedy trzeba się już rozstawać ze swoimi bliskimi, na tamtą stronę. Chcemy się zbawić. Mamy jednak różne pomysły, czytamy o tym i słyszymy, jak to uczynić. A dzieje świata są tego dowodem. Z pomocą jednak przyszedł sam Pan Bóg, swoim Synu, który go posłał na świat, by świat zbawić, a nie potępić. A więc nie musimy jako chrześcijanie
rozpraszać swojego umysłu na tym, co podpowiadają w innych religiach, co mówi świat o tym, jaki jest koniec człowieka, albo co go czeka, albo co go już nie czeka. A więc dzisiejsza liturgia słowa raz jeszcze pragnie w nas ożywić owo pragnienie zbawienia i pomóc w osiągnięciu tego zbawienia. Jednym słowem, wchodzimy już troszeczkę w klimat sportu. Trzeba życie wygrać. A życie wygrywa się wtedy, kiedy dostaje się nagrodę życia wiecznego. To jest nasza perspektywa. Święty Paweł nieraz nawiązywał do tego obrazu, na pewno nieraz to słyszeliśmy. Zbawić znaczy pokonać w człowieku, czyli w sobie, własne słabości, grzech. Aby w obraz ziemskiego człowieka, o którym pisze święty Paweł, przemienić człowieka niebieskiego, czyli już zbawionego. Tego, który już złożył całe swoje życie, owoce swojego życia po tamtej stronie u Boga Ojca. Sami nie damy rady. Potrzeba nam dobrego trenera, ale także i, można powiedzieć, niezastąpionych środków. Trenerem Jezus, a niezastąpione środki Jego łaska. I pomagamy w tym sobie także nawzajem. Także i wy, moi drodzy kochani rodzice i wychowawcy, kapłani, kiedy podpowiadacie młodzieży, gdzie tego Jezusa można spotkać. W życiu rodzinnym, w kościele, ale także i w szkole i również na boisku, w dziełach sportowych. Bo wszędzie człowiek, który pójdzie za Jezusem, chcąc wygrać swoje życie ziemskie, wie o tym i wierzy w to mocno, że osiągnie ten cel, kiedy będzie uczniem, dobrym sportowcem, który chce się nauczyć rozwijać w sobie to, co nazywamy tym człowiekiem niebieskim, Bożym człowiekiem. Dzisiaj usłyszeliśmy jednoznacznie, że drogą przemiany jest miłość Boga i każdego bez wyjątku człowieka, nawet nieprzyjaciela. Weryfikuje to się w życiu. Zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba umieć nieraz i przegrać i zaczynamy mieć taką pokusę, żeby kogoś, kto nas pokonał, nazwać swoim nieprzyjacielem. Uczeń Jezusa jednak wyróżnia się tym, że nie odpłaca złem za zło, nawet gdyby został oszukany i miałby dowód na to. Tę prawdę Bóg raz jeszcze ukazuje nam w swoim Synu Jezusie. Widzimy ją patrząc na krzyż, który także dzisiaj po tej Eucharystii poświęcimy. Jezus całym życiem ukazał, że to, do czego wzywa uczniów, jest możliwe do wykonania. A dzisiaj podaje nam bardzo fajne dwie zasady. Myślę, że młodzi chcą się tego uczyć w swoim życiu i weryfikować w domu, w szkole, w klasie, ale także i na boisku. Pierwsza odwołuje się do naszego rozumu, ta zasada. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Myślę, że nieraz to można spostrzec w swoim własnym życiu. Pamiętam, jak moja siostra wspomniana już tutaj wychowywała trójkę swoich dzieci właśnie tam daleko w Rumi, które chodziły, jak już powiedzieliśmy sobie, też do szkoły salezjańskiej i mały Grzesio zaczął bawić się ze swoją młodszą, 4 lata siostrzyczką Joasią. Wy tego może nie pamiętacie, w Żółwie Ninja. Były takie bajki kiedyś dla dzieci. No i nic nie robił, tylko ubrał się w tego żółwia i zaczął tłuc tą małą Joasię i był potem zapłakany, że ona nie chce się z nim bawić. A co mama musiała zrobić? Słuchaj, dokładnie to samo. Ona przecież jest malutka, a ty ją uderzasz i to ją boli. Ona się nie chce z tobą bawić, coś takiego, co może zrobić komuś krzywdę. On nie był przekonany. Więc co mama zrobiła? Dokładnie to samo, co on zrobił Asi. Po prostu pokazała, że to boli. I wtedy mały Grzesiu przestał już w ogóle myśleć o tym, żeby w taki sposób, robiąc krzywdę, bawić się ze swoją siostrzyczką. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Bawcie się dobrze. Życzcie drugiemu człowiekowi dobrze. Życzcie mu także i niejednokrotnie tego, aby był zwycięzcą, a nie zawsze przegranym. Moi drodzy, i druga zasada opiera się na wierze w Pana Boga. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Właśnie tutaj nieraz Pan Jezus nas wzywa do tego, abyśmy nie tylko w swoim życiu stosowali zasady, którą podpowiada świat, takiej bezwzględnej sprawiedliwości. My mamy pokonywać w sobie swoje własne słabości, a taką pokusą niejednokrotnie jest to, że ja mam swoją miarę sprawiedliwości. I wiemy o tym, że dobre wychowanie też polega na tym, że nieraz i nauczyciel, i mama, i tata w domu muszą przekonać dziecko, że niekoniecznie to, co ty teraz miarą swojej sprawiedliwości odczuwasz, jest prawdziwe w rzeczywistości. Że może jednak ta pani w szkole, a może ta twoja wychowawczyni, albo ten ksiądz, a może mama, mają rację, a nie ty? Kochani, w tej sprawiedliwości też jest ukryta miłość. Bo nawet wtedy, kiedy trzeba, można by tak powiedzieć, skorygować małego ucznia Chrystusa, czyli twoje dziecko, nasze dzieci, to w ten czas ono musi także i odczuć, że gdyby poszło na sprawiedliwość, to jest cały czas w życiu przegrane i w szkole, i w domu, i także i wobec Pana Boga, bowiem musi być objawiona w tej sprawiedliwości miłość, bo miłosierdzie jest Bożą sprawiedliwością. Obrazem króciuteńkim. Mówisz, żeby się dziecko nie bawiło w domu piłką, bo jak zbije te drogocenne kryształy jeszcze po babci, a dziecko nie usłucha i bawiąc się zbije jednak. Co zrobisz, kiedy przyjdzie zapłakane do ciebie? Moi drodzy, bardzo często jest tak. Stało się. Popatrz, mama tyle razy albo tata mówili, nie rób tego, bo w domu nie ma boiska. Boisko jest poza domem. Ale skoro to się stało, to masz teraz taką nauczkę, posprzątaj tylko po sobie i mama do serca przytuli to zapłakane dziecko, okaże miłość. Moi drodzy, a więc każdy, kto doświadczył miłości Boga i ludzi, jest zdolny także okazać miłość nawet największym nieprzyjaciołom. I Jezus chce, by w postawie ucznia było można dostrzec miłość Boga do całego stworzenia i tej miłości także doświadczyć. Ktoś musi zacząć. I dobrze, że jest takie środowisko Salosu, które właśnie te chyba prawdy chce przede wszystkim także i na gruncie sportu swoim dzieciom przekazywać. Ten obraz człowieka wyróżniającego się nieodpłacaniem złem za zło, nieoczekiwaniem na wdzięczność ludzi, ale skoncentrowaniu na tym, co Bóg objawił o człowieku i nagrodzie, jaką dla niego przygotował, ukazana została, moi drodzy, dzisiaj w pierwszym czytaniu w postaci Dawida. Król Saul czyhał na jego życie, słyszeliśmy. A mimo to Dawid uszanował Boże prawo i nie podniósł ręki przeciw pomazańcowi pańskiemu. Mocne słyszymy dzisiaj słowa, które wzywają do zastanowienia nad sobą. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie dobrą miarą, odmierzą bowiem wam taką miarą, jaką wy mierzycie. Jezus nie mógł tego wyrazić jaśniej. Jeśli nie chcesz być potępiony, nie potępiaj innych. To jest puenta. Jak często życie sprawdza nas, uczniów Chrystusa, właśnie pod tym względem. I czy zdajemy życiowy egzamin jako dzieci Boże, dzieci królewskie, tak jak zdał egzamin Dawid, a po śmierci Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego liczne rzesze świętych? Wystarczy przywołać już wspomnianego przez księdza proboszcza błogosławionego Stefana Frelichowskiego. Moi kochani, dokąd byśmy doszli? Jakże inna byłaby dzisiaj nasza ojczyzna, inny też świat, inny Kościół, inne nasze wspólnoty, inne nasze rodziny i miejsca pracy, gdybyśmy my, chrześcijanie, potrafili na serio sami żyć tymi słowami Chrystusa, ale także przekonać innych, że to warto. Dostrzegamy bezdomnego, który prosi o wsparcie, albo śpi na ławce. Sam widok jest przykry i zastanawiasz się, co doprowadziło go do tego stanu, dlaczego nie podejmuje pracy. Najchętniej obchodzę go szerokim łukiem, a Jezus mówi, nie potępiaj. Zobacz, co zrobili w takich chwilach brat Albert albo matka Teresa z Kalkuty.
Co zrobił w takich chwilach, patrząc na zagubione dzieci Jan Bosko? I dowiadujesz się o dramacie kolejnej rozbitej rodziny, to co widział Jan Bosko. I przychodzą różne zasłyszane opinie i sądy i myśli. I wtedy zaczynasz także uruchamiać swoją wyobraźnię i mówisz sobie tak, że jak mogli do tego dopuścić? Dobrze się im powodziło? Ulegli pokusie? Mają teraz sprawiedliwą zapłatę. A Jezus znowuż nam mówi, nie potępiaj. Otocz modlitwą i dobrze czyń, jak czyniła Matka Karłowska, święty Wincenty a Paulo i już charyzmatem, którego żyjecie, dobrze wam przez was znany i ciągle wspominany święty Jan Bosko. Słuchasz i widzisz, co mówią w mediach o politykach, intrygach, zakłamaniu. Padają konkretne nazwiska i konkretni ludzie. Iż ty wiejesz na myśl o podłości, o głupocie, o zachłanności i nawet nie zauważasz, jak rośnie w tobie agresja, uczucie nienawiści, odrazy, poczucia krzywdy. A Jezus znowuż przypomina, nie potępiaj. Nie potępiaj jak wielki prymas tysiąclecia, czy święty Jan Paweł II, albo ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kochani, to tylko przykłady z naszego środowiska. Zobacz, jak naprawdę byłby ten świat inny, gdyby można było jakby żyć nieustannie z pełną mocą i oddaniem tym charyzmatem, o którym dzisiejsza Ewangelia mówi tak mocno. Stawać się uczniem Chrystusa i zdobywać nagrodę w niebie. Odsuwać od siebie niemiłosierne osądy, potępiające myśli, to nic innego jak wejść w świat miłosierdzia Boga, uobecniać na świecie Boże Królestwo. Kochani, patrzę teraz na waszych synów. Drodzy chłopacy i dziewczęta, jesteście młodymi sportowcami. Już pewnie odkrywacie smak zwycięstwa i porażek. I nie trzeba wam mówić, że największym zwycięstwem jest zwycięstwo nad sobą. Na swoją słabością fizyczną, ale także i duchową. Może nieraz, jako mama i tata, musieliście po przegranym meczu właśnie tak rozmawiać ze swoim dzieckiem. Zwycięstwo duchowe większe i ważniejsze. Próbujmy wznieść się ponad świat osądu, gdzie każdy dostaje to, co mu się należy, bez żadnej litości, ponieważ tam wszyscy zostają surowo osądzani. I wtedy zamiast nieba jest piekło, zamiast człowieka niebieskiego ten ziemski. Takim miejscem podstawowym, kochani, gdzie uczymy się podstaw ucznia Jezusa, jest wspólnota parafialna, dom rodzinny, drużyna, którą także i tworzą wasze dzieci w waszych szkołach i charyzmaty poszczególnych osób. Oparcie w rodzinie, pięknie sprawowana liturgia, zasłuchanie w słowo, przygotowanie do sakramentów, zwłaszcza uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, dzieła miłosierdzie związane z Caritas, to wszystko jest przestrzenią wzrostu waszej wiary, naszej wiary i jest pomocą brania na serio Słowa Bożego, by żyć nim na co dzień. Temu służy też każdy turniej waszej wspólnoty Salos. Popatrz, to już kolejne pokolenia. To już kolejne pokolenia, ponad 20 lat. Wielkie wezwanie. Myślę, że wielu z was, kochani rodzice, ma tą samą intuicję i być może doświadczaliście jako dzieci dokładnie tego samego. I dzisiaj chcecie te wartości przekazać waszym dzieciom. Kto się odważy pójść na tą drogę ucznia Chrystusa, by widzieć cel ostateczny i zwycięstwo nieba, to poczuje wspaniały powiew wolności Bożej, tchnienie miłości, co wszystko daje ta miłość za darmo. To wielkie powołanie do przyjęcia Bożej miłości i nadzieja na zbawienie. Słyszeliśmy dzisiaj, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Odkrywając tajemnicę krzyża, który jest wpisany w naszą codzienność, również w codzienność sportowca. Ale krzyż, który nieraz we łzach daje poczucie tego, że można w tym krzyżu naprawdę dostrzec tajemnicę miłości Pana Boga do nas i do drugiego człowieka. Amen.